A co za debile. Nienawidzę ludzi. Szczerze, nienawidzę ludzi. O Boże. Co to za jakieś wczytywanki? Nie chcę wczytywania. Idziemy tutaj, zobaczmy, co nam, ma nam Devet do powiedzenia. A na pewno bardzo dużo ważnych rzeczy. Nie mogę się doczekać rozmowy z nim. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Twojej starej. Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem wiesz? Zmęczony. Czemu oceniasz? Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? A co ci do zabiłeś tego? Ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Triss Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Merigold. Czekaj, skąd on wiedział, nie że to jest... Do no kogo właśnie. Należał pamiętnik. No właśnie. Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Ta. Stań u mojego boku. Maja, czy zostaniesz moim mężem? Przyłącz się do mnie, do Roderika Deveta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Devet? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracuję z Salamandrą. Tymczasowo. Ile myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś gnidą. Nie tak miało być. Nie będę sobie brudził butów, rozdeptując takiego śmiecia. Chędosz się, mutancie. Zginiesz od mojego miecza. Dobra, weź ty typy. Jednak pobrudzę buty. Nawet nie jesteś w ogóle dla mnie przeciwnikiem, goście. Z czym ty do ludzi? Szczerze. Ty i twoje pachołki to mogą mi najwyżej... Postać. Nie zasługuję na ciebie. To co mówi każda dziewczyna, jak po prostu... Dobra, może nie do końca tam. Ej, czekaj! On już umarł? Chyba nie byłam gotowa na to. Co? Jak to? Dlaczego? To jest dokładnie... Dobra. To tak, wyrzuć owoce, a weź to. Czy to ma sens? Przeczytajmy sobie może wszystko. Ale useless jest ten ze strzygi. A skąd wiesz, że to była dziwka? To... tak. To sobie wyrzucimy. To sobie przeczytamy. I sobie wyrzucimy. I to. I też wyrzucimy. I to. Też sobie wyrzucimy. Proste. Nawet ich już nie zbieram, nie? Szczerze. Jakieś oferty zakupu? Nocy, zdjęci, TP. Ja pierdzielę. Nie wiem, co to jest, ale pierwszy raz to widzę, więc na pewno będzie, że przynieś mi 5 kwiatów kaprifolium. Na pewno, na 100%. Za ile nocka? Jak nie patrzyłem? Patrzyłeś! Dobra, gdzie ja jestem? Dobra, przejdę sobie... W ogóle tu są wodianoi? To jest normalne, że oni tu są? Komu też ja mam przynieść tego... tą głowę? Tak. Nie chciałby... Kolega prosi o link. To co? No to daj mu, no co? Podmokły teren. Ty, a tutaj się nie kończy jakaś fabuła, coś? Tak mi się wydaje, że tutaj jest taki koniec jakby.
Hej chłopaki, czy byłby ktoś tak miły i sprawdziłby na necie, do kogo się powinno oddać trofeum z głowy Bruksy? Ona się chyba Lilith nazywała? Lilia? Coś takiego. Jeśli to w jakikolwiek sposób pomoże. Tu. Włosy wchodzą, kurde. Ej, ja tu nic nie mogę zrobić, co? Zmutowany ogar. Tam jest ta salamandra. Do łowczego? Jakiego łowczego? Kto tu jest łowczym? Czekaj, bo to się za dużo się tu dzieje. Ja mam wrażenie, że mnie tutaj nie powinno być, nie? Anpier, którego spotykasz w stronie? Wejście na bagna, czeka na 3% krwi Brooks. Staraj we zimie. Przejściu na bagna. Mi się wydaje, że ja nie... Że co z bagien trofeum? O, właśnie o to chodzi. Można spotkać wampirzycę Lili, no. Która również... począć sobie sami... Łowczemu. No, o tą Lili właśnie. Łowczy to też jest ten Jean-Pierre, tak? Kuźwa. Wydaje mi się, że ja nie będę tam szła, bo ja jestem praktycznie pewna, że tam jest ostatnia walka z salamandrą, więc ja się stąd cofnę na razie. Nie mam pewności w sumie, ale... Nie. Nie. Jezu, aż mi gardło mi wylazło przez tego kicha. Tutaj idziemy do jaskini uchodźców. Zawsze się gubiłam na tych bagnach. One są naprawdę kompletnie nieintuicyjne, szczerze. W porównaniu do innych miejsc. O, jeszcze nie można między, kurde, jednym hamulce ma drugim przejść, bo nie, bo po co? Gdzie jest ta jaskinia? Tutaj? To chyba może być... Jak dziwnie wygląda. No, to jest jaskinia. Jak nic. Nie mogę wejść, bo się czołgają za mną, kuźwa, te. Ty, a ten to co? Pomyliły ci się, drogi kolego? No Jezu. Kurde, znowu nie ten miecz, no. Dobra. No kurde, ile ich tu się narobiło nagle, no. Fak, jeszcze tym dostałam. Tym też dostałam? Daj mi wejść! Let me in! No nie! Jezu, no weź wyjdź z życia. Za mną grupa 20 potworków, no. Znaczy ja też... O Jezu, aż mi się... Co jest? Aż mi się głos załamał. No ja też tak ogólnie robię, nie? Znaczy... Wcześniej nie robiłam właściwie, bo... Chciałam mieć wszystko jakby na 100, ale... Tutaj jestem już naprawdę w takim momencie, gdzie ja totalnie nie muszę się po nich zatrzymywać, nie? No i nie mogę teraz wejść tutaj. Bo te zjeby tutaj stoją i przez nie nie mogę wejść do jaskini. Kurwa, no nie mogę. Trzymaj mnie, bo nie wyczymię, naprawdę.
Chodź tu. No kurde, nawet ściągnęłam amulet, żeby przyszły do mnie, nie? Wszyscy ode mnie uciekają, nawet utopce. Dobra. Do spania i dajcie mi wejść w końcu. Wiem, że jestem w trybie walki. Wiem, rozumiem. Chodzi o to, że miałam właśnie ten amulet, który odstrasza utopce. No to skoro się z nimi nie bije, skoro one się mnie boją i one nie chcą nawet podejść do mnie, zacząć walki, no to jaki to ma sens, żeby ta muzyczka ciągle grała, nie? Wiesz, o co chodzi. Totalnie useless. Uzen Ramerod. Kim ty, kurwa, jesteś? Nie spotkałeś nikogo, kto wyglądałby na posłańca od Antoinette? Kogo? Nie. Jeśli spotkasz kogoś takiego, powiedz mu, że czekam. Kogo? Możesz na mnie liczyć. Tak? No nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, o co chodzi i o kogo chodzi. Aż się zaplątałam w kable. Idę do Redani. Tam ponoć wybito nie ludzi. Jak wyglądają stereotypowi posłańcy od Anuet? Ja nawet nie wiem, kto to. Nie wiem. Nic nie wiem. Ale wiem, że mogę do ogniska wejść. Więc to w sumie spoko. To oznacza, że mogę sobie tak. Talent. Ile mam? Brązowe. Gdzie ja jeszcze mam niezrobione brązowe? Tutaj. O kurwa! To były srebrne. O pierdziera. Dobra. Czekaj, to jest brązowe. Ale bym sobie poszła, no. Nie, no przecież ja już mam wszystkie brązowe porobione. Co to są? Czy ja nie mam czegoś zrobionego i o tym nie wiem? Tu? To jest wzięte? Jest wzięte, nie? Wzięte. O, tu mam dwa. O, i tu mam jeszcze jeden. Tak. Kpiniak? No. Kurde, powodzi się, nie? Dobra. Teraz srebrne. Tu mam niedokończone drzewko. I fajnie. O, i nawet mam 3 złote. Otrzymywane obrażenia i żywotność to na 100% się przyda. To jest co? Precyzyjne trafienie też jest spoko. Nawet nie będę się zastanawiać. I tu. A, te znaki to są useless. Co? Worldsy są... Mogłabym, ale... Nie wiem, czy jakoś pięknie skoczy na tym... na streamku. Jak będę w tle oglądać. Whatever. Jebać Worldsy. Igni sobie weźmy. Bo tego i tak już nie mogę wziąć, nie? A nie, bo to jest srebrny jeszcze. Ja pierdzielę, no ty... Ale to jest nie ten... rozpisany tak nie... Nie w oczywisty sposób. Dobra. Jakie to ma... Jeszcze coś sobie ugotuję chyba, nie? Pata streamerka obraża profesjonalnych zawodników, zobacz jak. Nieprawda. Nikogo nie obrażam. Co ty gadasz za głupoty? Biała mewa i biały miód, kurde. Jedno i drugie takie samo. W ogóle przez całą grę nie zrobiłam ani jednej petardy. I powiem szczerze, że do tej pory totalnie nie wiem nawet, jak się je robi. Co ty na to, Eunia? Nie. Ja bym chciała... Jak ona się? Jaskółka. Jest tu jaskółka? Mogę zrobić? A nie mogę, bo nie mam tego. Co daje vitriol? Czego mi potrzeba, żeby vitriol zrobić? A pełnia, co to jest?
No, też może. Ja sobie radzić. Jak się nie ma jednego, to... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, nie? O, właśnie, to... Dzierżba. Wywołuje przeciwnika, który zadał Wiedźminowi obrażenia w walce. Tylko, że ja zadaję ból w sumie każdemu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Każdy, kto dostanie mieczem, dostaje ból od razu. Dobra, nie mam co więcej wymyślać. Będę musiała jakiegoś alchemika znaleźć, żeby ten czerwony witriol ogarnąć. Aż mi streamka przerwała na chwilkę. Co ty zrobisz? Podglądałeś mnie, jak spałam? A tu? Nie można przejść? Dobra, to idziemy w drugą stronę. W sumie nie wiem, co tam mam do zrobienia, ale idziemy. Co tam, dziebdziągi? Jak dzionek dzisiaj minął? Wszystko spoko? Zdenek. Spotkaliśmy Zdenka. Zapiszę sobie, żeby nie okazało się, że Zdenek się, nie wiem, w jakiegoś wilkołaka zamieni. Geralt z Rivi. O, jakiś dziwny głos. Od jakiegoś czasu znany pięściarz. A o tobie mówią, że nie masz imienia. A, to ten. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. No raczej. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? No, lecimy. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Gościu, zjem cię na śniadanie normalnie. Czaisz to? Nie masz ze mną szans. Zero. To jest niby ten wielki mistrz. Patrzcie i podziwiajcie, jak leci na dno. Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Jestem najlepsza. Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Czyli... Może lecimy? Następnym razem. Jestem zmęczony. No jasne, że tak. No i super. Muszę dać mistrzowi szansę na rewanż. Okej, okay, czyli 24 godziny siedzonka i spróbujemy jeszcze raz mu wpierdolić. Znaczy spróbujemy. Ja wiem, że my mu wpierdolimy. Zdeniu. Siema. Gotów do walki? Zawsze. Tak. Nie trać. Myślałam, że może wymyślą coś takiego, że w rewanżu zrobi mi jakiegoś, kurde, hita, nokauta, to... jakiś useless. On nawet nie zadaje w ogóle damage'u, tak szczerze. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. O nie, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Nie. Jakoś wcale się nie dziwię. Okropne. Jestem najlepszym pięściarzem tego świata. Co jest, kuźwa? Co ty pieprzysz? Dobra. Zbroja. Brakuje mi już tylko magicznej formuły. W którym miejscu jest magiczna formuła? Nie gadaj, że w kamieniu drogi. Nie. Czy w kamieniu drogi jednak?
Nie to. Ja pier... No i nie mam już energii. Dajcie mi tutaj coś na energię. Które to? Puszczyk. Jeszcze raz. Ty to na pewno dobrze myślę? Czy nie? Myślę. O. O. No. Chyba nie zadziałam się. Aha, dobra, 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 dobra. Czyli jednak, po prostu. No, źle zrobiłam. Okej, okej. We'll see, we'll see. O. Teraz igni. Okej. I znowu art. Też sobie nie przypominam, żebym kiedykolwiek wcześniej to robiła, tak szczerze. Ło, starożytna krypta. Typnęło mnie. O, o. Biją mnie. No nie, znowu mam nie ten miecz. Ja nie wiem. A nie, no mam dobry miecz. Co jest? Dobra. Kota. Dajcie mi kota. I weź sobie. A czy coś tu jest takiego wartego uwagi? Zapiszę sobie na wszelki. Czy tam się chłopaki nie odzywacie? Żyjecie tam w ogóle? Halo? Co tam, jak tam? O, Algul. Kurde. Kufer. Bazyliszki pilnują kuferka. No. Zostałeś ostatni. Ja śpię. Co to za spanie? Kurde, 20 dopiero. To przeze mnie i przez moje ziewanie? Zielona pleśń. W ogóle wyobrażacie sobie być takim wiedźminem i zbierać te wszystkie okropne rzeczy, które wypadają z tych, z potworów i mieć je gdzieś tam w torbie i nie wiem, co z nimi robić. Czy ja mam już coś? O, grzyby są ten, czerwone. Oczywiście, że przez ciebie. No jasne, że tak, bo jakby inaczej Paweł mi odpowiedział. Jasne, że moja wina. Zawsze moja wina. Ej, co tu się dzieje? Ktoś tu był. Kto tu był? Ej, jeszcze jeden za mną jest. Kami. Wiesz o tym, że odkąd ci dzisiaj obcinałam włosy, to ciągle mam jakieś skrawki za kołnierzem i ciągle mnie kłują i mnie denerwują i... Super. Twoje włosy mnie prześladują. Też trochę zielonej pleśni. Poproszę, troszeczkę zielonej pleśni. Ej, no mi się wydaje, że ja tu nigdy nie byłam, szczerze. Czy byłam i o tym nie wiem.
Wydaje mi się, że nie byłam tutaj. W ogóle ktoś tu sobie totalnie mieszkał w najlepsze. Ta Agnes? Bez pania. Daj mi się tu rozejrzeć, kuźwa. Ogólnie bardzo mi się te ruiny przypominają do tych, które z Ciri i Yennefer byliśmy w trzeciej części. A konkretnie tam, gdzie Yennefer namalowała Avalachowi wąsy. To jak to, ale to było piękne. To było kuźwa piękne. Dobra. Wszystko mamy. Do Kalksztajna. Czy... To jest? A, no. Czy to jeszcze nie idę? Dentysta. O i do Deweta. No dobra, czyli... Na razie spadamy z bagien w takim razie. Z unc. To się szło? Tędy? Nie tędy. Tędy też nie. Tędy chyba. Nie gadaj, że znowu muszę go podziabdziać. Dobra. I co? Spadamy sobie stąd. W sumie... Dość ciekawa sprawa, nie? Bo w Wiedźmin to przynajmniej zna te... Ardy i inne pierdolety. Czyli żaden jakiś tam typowy złodziejaszek nie mógłby się tutaj znaleźć, nie? Pójdź jeszcze tu zobaczyć, czy coś jest... Fajnego. Trzęsawiska. Nie przejdę tędy, naprawdę. Tu jest strasznie duże miejsce. Tu jest jakaś jaskinia? Nie. Utopiec. O, a to co to? Jakaś maszyneria dziwna. Przestań. Co to? Wejście do kopalni jakiejś. Dobra, zobaczymy co jest w kopalni. Boję się, że tutaj będzie kolejny ten... Kolejny jakiś potwór do zabicia. Jaskinia druidów. Mogłabym jeszcze wrócić do tej jaskini druidów, zobaczyć co tam jest ciekawego. Stara kopalnia. Mora. Szkoda, że Maju sobie poszedł. Akurat jest to, co chciałam pokazać. Jezu, ile ich tu jest? To ma być. O! Dobra. To jak już wszystkie, no to wszystkie może, co? Idziesz? Thank you.
Dobra. Grzybki mi są potrzebne, bo do jaskółki, nie? A! Uchowała się jedna, no. Dobra. Dawaj mi grzyba. Potrzebuję grzyba. Tego i tego tutaj też.